Witajcie w kolejnym odcinku serii, w której odpowiadam na najbardziej nurtujące Was pytania dotyczące legendarium Tolkiena. Pytania biorę głównie z sekcji komentarzy pod tą serią, ale nie ograniczam się do niej i poruszam także najczęściej pojawiające się pytania pod innymi filmami czy na Discordzie. Dlatego pytajcie, a będzie Wam dane. Nie przedłużając, miłego seansu. Kto pierwszy wyhodował Uruk-hai? Saruman czy Nazgûle? Takie pytanie pojawiło się pod jednym z ostatnich materiałów, w którym opowiadałem o upiorach pierścienia. Powiedziałem tam, uwaga, będę cytował samego siebie, następnie nadszedł czas niespokojnego pokoju, podczas którego Nazgûle wyhodowały nową rasę orków zwaną Uruk-hai. W 2475 roku trzeciej ery te plugastwa najechały Ithilien. Autor pytania sugerował, iż to Saruman stworzył odmianę Uruk-hai, a nie Nazgûle. W końcu to Saruman wykorzystywał ich głównie w trakcie Władcy Pierścieni i często Uruk-hai są utożsamiani właśnie z nim. W dodatkach do Władcy Pierścieni możemy jednak przeczytać takie zdanie. Pod koniec rządów Denethora I pojawiło się z Mordoru plemię Uruków, czarnych orków niezwykłej siły, a w roku 2475 banda ich wtargnęła do Ithilien i szturmem wzięła Osgiliad. W 2475 Saruman nie współpracował jeszcze nawet z Sauronem. Owszem, wyczuwał go, ale nie chciał mu pomóc, tylko wyprzedzić go w odnalezieniu jedynego pierścienia, więc to nie on był twórcą Uruków. Co do momentu, w którym Saruman rozpoczął swe hodowle, znalazłem w niedokończonych opowieściach niewielki fragment. Przypuszczalna hodowla orków trzymana była w sekrecie i nie zaczęła się zapewne przed rokiem 2990. Mamy więc do czynienia z dwoma odrębnymi szczepami Uruków. Z pewnością Saruman w swej mądrości bardzo zainspirował się ideą Saurona i pewnie ulepszył ją na swoją własną modłę. Padło pytanie, czy któryś z upiorów mógł przejąć jeden pierścień dla siebie i sprzeciwić się Sauronowi. Otóż nie. Nazgûle nie mają już swojej własnej woli i są marionetkami w rękach Saurona. Są przez to najwierniejszymi sługami i tylko im Sauron ufał w kwestii odzyskania jedynego pierścienia. To oznacza, że Nazgûl nie zbuntowałby się przeciwko swemu panu. Padło również pytanie o to, czy Easterlingowie mogą mieć żółty kolor skóry. Osobiście uważam, że znaleźliby się tacy, i tacy nieco ciemniejsi, i tacy całkiem ciemni, i tacy jaśniejsi. Śródziemie, które tak dobrze znamy, jest tylko częścią całego wykreowanego świata. Jest to co prawda głównie miejsce akcji większości znanych nam historii, ale nie jest to wszystko, co Arda ma do zaoferowania. Patrząc na mapę Śródziemia, często nie zwracamy uwagi na to, co znajduje się na jej krawędziach. Na północy mamy cały ogromny, niezbadany teren, w którym do niedawna wciąż żyły smoki, a o położonym na wschodzie run również wiele nie wiemy. Na dalekim południowym wschodzie od Gondoru, w dalekim Haradzie, żyją Mumakile, istoty niespotykane w Śródziemiu. Dosłownie na południe od Gondoru znajduje się kraina o wiele większa niż samo Śródziemie, ale do czego zmierzam? Arda to ogromne miejsce i zakładam, że wzorem naszego świata posiada różne strefy klimatyczne. Pierwsi ludzie, którzy tam dotarli, musieli się przystosować do klimatu drogą ewolucji i na tej podstawie mogę śmiało stwierdzić, że Śródziemie jest bardzo zróżnicowane. Po prostu nie tam, gdzie dzieje się główna akcja. Czy Dagor Dagorath jest kanonicznym wydarzeniem w legendarium? Jest to dość trudne pytanie.
Tolkien rozpoczął tworzenie przepowiedni o ostatniej bitwie świata dość wcześnie, gdy chciał, by jego dzieła były swego rodzaju angielską mitologią. Niestety finalna wersja drugiej przepowiedni Mandosa nie trafiła do Silmarillionu, opracowanego przez Christophera Tolkiena. Przepowiednia miała kończyć opowieść Skwenta Silmarillion. Z tego co wiem, w Silmarillionie nie znajdziemy nawet nazwy Dagor Dagorad, a jedynie wzmianki o ostatniej bitwie. Sama nazwa pojawia się za to w niedokończonych opowieściach. Przepowiednia istnieje tylko w formie notatek czy innych wersji legendarium, więc teoretycznie nie jest kanonem. Coś jak historie o Melko i gnomach, a nie finalnym Melkorze i elfach. Czy zatem ktoś uznaje to za kanon czy nie, to już jego subiektywna decyzja. Moim skromnym zdaniem przepowiednia byłaby idealnym zwieńczeniem wszystkich historii profesora. Czy po upadku Ereboru i Mori żelazne wzgórza były jedynym królestwem krasnoludów w Śródziemiu? Rozumiem, że chodzi tu o okres tułaczki krasnoludów po tym, jak Smaug przejął Erebor, a w Mori zagnieździł się Balrog. Odpowiedź jest dość prosta. Tak. W 2802 roku III ery, czyli 32 lata po tym, jak Smaug zajął Erebor, ówczesny król krasnoludów Trajn II utworzył siedzibę swego ludu na południu Gór Błękitnych. Było to stosunkowo blisko Shire. Co prawda sam Trajn II, ogarnięty mocą pierścienia władzy, opuścił to królestwo jakiś czas później, ale krasnoludy dalej tam żyły. We Władcy Pierścieni możemy się dowiedzieć, iż krasnoludy podróżujące w tamte rejony były widywane od czasu do czasu, a więc było tam jakieś życie. Tylko mało nam o tym wiadomo. Jaka mapa Śródziemia oraz Ardy Wam się najbardziej podoba, tudzież najbardziej pasuje do historii? Co do mapy Śródziemia, to jest tylko jedna poprawna wersja i jest ona zamieszczona chyba we wszystkich książkach Tolkiena. Jeśli chodzi jednak o Ardę i fanowskie mapy, to mogę Wam polecić tę stronę. Arda Maps. Możecie tam sobie swobodnie eksplorować całą Ardę, nawet z podziałem na różne ery świata. Swobodnie włączać i wyłączać lasy, góry, nazwy miast, a nawet prześledzić podróże głównych bohaterów. Nie jest to idealne narzędzie, owszem, ale zawsze jakieś. Dla takich bardzo szczegółowych map to cały czas mam w pamięci, jak jeden z użytkowników naszego Discorda, bardzo przepraszam, że nie pamiętam po takim czasie imienia, zaprezentował nam mapę Archet, wioski koło Bri, którą można wykorzystać na potrzeby gry w jedyny pierścień. Bardzo podobają mi się tutaj detale, jak i zaangażowanie twórcy. Nic tylko pozazdrościć umiejętności. Często zalewacie sekcję komentarzy pytaniami w stylu: kto by wygrał pojedynek? Ten czy ten bohater? Osobiście nie bardzo lubię takie suche porównania, bez podania jakiegokolwiek tła fabularnego. To jak granie w kamień, papier, nożyce. Jedna opcja może okazać się skuteczniejsza wobec konkretnej grupy przeciwników, ale bezużyteczna wobec kolejnej. Niemniej jednak, jeśli już pytacie mnie o zdanie, to ułożę bardzo prosty, subiektywny ranking potęgi. Najsilniejsi są oczywiście Majarowie, istoty teoretycznie nieśmiertelne, które po zgładzeniu mają szansę na kolejne życie. W ich skład wchodzą wszyscy i stari, Balrogowie i Sauron. Dalej mamy stworzenia wyjątkowe, takie jak smoki, czy nieumarli z Dunharrow i upiory pierścienia. Na równi z tymi ostatnimi ułożyłbym elfy obdarzone wyjątkowymi umiejętnościami lub artefaktami, np. Galadriela, Elrond czy Glorfindel. Później na równi Dunedainowie i elfy. Troszkę niżej krasnoludy, a potem ludzie i na szarym końcu hobbici. Trole wcisnąłbym na poziom krasnoludów, a wszystkich orków zbiórczo postawiłbym koło ludzi. Lista nie jest idealna i oczywiście postać X może poradzić sobie z postacią Y, ale nie z postacią Z. Tylko długo by to roztrząsać, a szczerze mówiąc, mało mnie takie gdybania kręcą. Nawet nie wiem, gdzie tu wcisnąć skrzydlate bestie, wilkołaki, mumakile czy zwykłe wilki.
Dlaczego Nazgule nie pojawiły się w bitwie o Helmowy Jar? W tamtym czasie prawdziwe intencje Sarumana były już jasne dla Saurona. Jeśli Biały Czarodziej wygrałby z Rohanem, to wojska Saurona nie mierzyłyby się z Rohanem, a musiałyby się zetrzeć z wojskami Sarumana. Po co więc ingerować w tę bitwę, skoro nieprzyjaciele sami mogą się wykończyć? Gdyby natomiast Sauron wiedział, iż jest tam potomek Isildura, to z pewnością wysłałby swoje wojska, by zakończyć jego życie i zaprzepaścić ostatnie szanse Gondoru na zwycięstwo. Kim był najstarszy znany przedstawiciel elfów podczas wojny o pierścień? Zdaje się, że jest to Círdan, budowniczy statków, który obecny był w Śródziemiu już od czasów Kuivinien, czyli miejsca przebudzenia elfów. Następna w kolejce najstarszych osobistości byłaby pewnie Galadriela i potem jej mąż Celeborn i możliwe, że Tranduil. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.